Pan z wami. I z duchem twoim. Dzisiaj wtorek, normalny, powszedni dzień, a jednak tragicznie gromadzimy się w tej świątyni. A gromadzimy się dlatego, że w naszych sercach jest miłość i zawierzenie Matce Najświętszej. Matce Najświętszej w znaku matińskim. Przeżywamy ten dzień matiński w roku wiary. Dziękujemy Bogu za dar, za łaskę wiary. A równocześnie chcemy prosić, Panie, przymnóż nam wiary. A Maryja nas jest wzorem wiary, błogosławiona ta, która uwierzyła. Ona jest przewodniczką na drogach naszej wiary. Ona jest tą, która pomaga nam zachować skarby wiary. Abyśmy mogli godnie, owocnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze. Uznajmy teraz szczerze to wszystko, co było naszą niewiernością, grzechem, zaniedbaniem. Prosimy miłosiernego Pana o oczyszczenie naszych serc. Bądź pochwalona, o Chwalibska Pani. Wierni dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić nie będą wszystkie pokolenia. Ogłaszając rok wiary, który aktualnie przeżywamy, powiedział m.in. tak. Istnieje pilna potrzeba wyprowadzania ludzi z pustyni, na której często się znajdują, do miejsca życia i przyjaźni z Chrystusem, który daje pełnię życia. Statystyki mówią, że każdego dnia około 40 tysięcy ludzi umiera z powodu suszy i braku wody. Przytłaczająca jest pustynia. Ale drodzy, my wiemy, że papież Benedykt XVI, mówiąc o pustyni, mówił o tej pustyni nie geograficznej, ale tej pustyni duchowej, która nie pokrywa się z pustynią geograficzną. Pustynia duchowa w ludzkich duszach wyjałowionych, bez życia, ludzi oddalonych od Boga, żyjących tak, jakby Boga nie było. I drodzy, nie potrzeba chyba nikogo przekonywać, że Europa jest taką pustynią. Pustynią duchową. Drodzy, dzisiaj wielu nowoczesnych Europejczyków próbuje pogardliwie wyrażać się o przeszłości, o korzeniach Europy, tych korzeniach chrześcijańskich, przypisując, obmieniając chrześcijaństwo o to, że hamowało naukę, postęp, że ogranicza wolność, że jest przyczyną nienawiści, konfliktów. Ale przecież, drodzy, każdy, kto śledzi uczciwie historię Europy, zdaje sobie sprawę, jak wielkie dobrodziejstwo, jak wielkie wartości wniosło chrześcijaństwo w życie Europy. Godność człowieka, nienaruszalność tej godności, braterstwo, sprawiedliwość, miłosierdzie, przebaczenie. To są przecież wszystko owoce wiary chrześcijańskiej. Owoce bogactwa, które zostaje wniesione w życie Europy wraz z chrystianizacją Europy. Matka Boża przyszła, objawiła się w Fatimie, aby upomnieć świat coraz bardziej pogrążający się w bezbożnictwie. Objawienia fatimskie wiemy, że miały miejsce w czasie, kiedy w Portugalii prowadzono zawartą walkę z religią i kościołem, a walka ta była prowadzona przez
tamtejszych masonów i wolnomyślicieli zarażonych ideami rewolucji francuskiej. Miejsce, czas objawień fatimskich to czas, kiedy na wschodnich kresach Europy przychowała się ta wielka sowiecka nawałnica, która zmierzała do unicestwienia chrześcijaństwa, która zmierzała do zamienienia Europy w wielką pustynię niewiary. Dlatego Maryja przychodzi, objawia się w Fatimie, aby wzywać do nawrócenia, do powrotu do Boga, do liczenia się z Jego odwiecznymi, świętymi prawami. Mimo tego, że żyjemy w tej rzeczywistości wzrastającego bezbożnictwa, nasilających się procesów dechrystianizacji, trzeba nam dzisiaj modlić się tak, jak modlił się błogosławiony Jan Paweł II 13 maja 1991 roku w Fatimie przed statuą Matki Bożej Fatimskiej. Oto modlitwa. O Matko umiłowana, wspomagaj nas na tej pustyni pozbawionej Boga, po której wydaje się błąkać nasze pokolenie i pokolenie naszych dzieci. Spraw, aby odnalazły ostatecznie boskie źródła swego życia i spoczęły w nich. Niech ta modlitwa błogosławionego Jana Pawła II stanie się naszą modlitwą. Amen. Thank you.
sesję. Dzisiaj rozważamy tajemnicę bolesne Różańca Świętego. Całą tę modlitwę dzisiejszą różańcową ofiarujemy intencji umocnienia naszej wiary, zachowania naszej wiary. Modlimy się także za tych wszystkich, którzy utracili wiarę, przeżywają kryzys wiary, aby doznali łaski powrotu do Boga. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia i aby wypełniła się Jego wola, aby Jego życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie było zgodne z wolą Ojca. Czy pytamy samych siebie, jaka jest wola Boga wobec nas? Czy staramy się rozpoznawać tą wolę? Miejmy świadomość, że wolę Boga możemy poznawać na modlitwie. Jaka jest nasza modlitwa? Czy jest ona częsta? Czy dużo czasu poświęcamy na modlitwę Panu Bogu? Czy tą modlitwę kierujemy z wiarą? A może w ogóle się nie modlimy, ponieważ nie mamy wiary? Które miejsce Pan Bóg zajmuje w moim sercu, w moim życiu? Czy potrafię dostrzec i zauważyć Pana Boga? Czy swoje plany, swoje nadzieje kieruję z Jego osobą? Czy zgadzam się na Jego wolę? A może żyję tak, jakby Pana Boga nie było? Często grzesząc ciężko. Matka Boża Fatimska boleje nad tymi, którzy ciężko grzeszą, którzy odchodzą od Boga, odchodzą od wiary. Polecajmy jej nasze intencje osobiste. Módlmy się w sposób szczególny o to, abyśmy nie utracili wiary. Módlmy się o to, byśmy potrafili zawsze w naszym życiu spełnić wolę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jest.
Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zachodę złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oh,
wszelkiej dobroci Twojego serca. Posłuszni Twojej woli w poleceniu Ojca Świętego poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. Obecnie, świadomi naszej nędzy, odnawiamy uroczyście to nasze poświęcenie Twemu niepokalanemu sercu. O przedobra Matko, niech Twoje serce stoi na straży serc naszych, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach. O Maryjo, broń czystości obyczaju, posłanie dzieci i młodzież, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. W ogniskach rodzinnych niech płonie prawdziwa pobożność i trwała miłość. Temu sercu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, szczerzy go Maryjo, bądź gwiazdą przewodnią na drogach życia dla młodzących i grzesznych, dla opuszczonych i ubogich. Z miłości dla Twego serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia serca Jezusowego. Żyć wedle przykazań Bożych, wedle nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać się chlebem życia. Pomóż nam, o Maryjo, wykonać te postanowienia. Przyjm to nasze poświęcenie, wyproś łaski konieczne do życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Maryjo, okaż się nam Matką i prowadź nas do Jezusa. Amen. Zakończymy dzisiejsze nabożeństwo. Jeszcze raz chciałbym serdecznie wszystkim podziękować, którzy tworzyli tę wspólną modlitwę, wspólnotę modlitwy, którzy dali świadectwo wiary, miłości do Matki Najświętszej, zaufania Matce Najświętszej. Jeśli kogoś zapomniałem, to przepraszam, ale wszystkim serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszamy na następne, na następną uroczystość łacińską. W zakładzie. Bardzo serdeczne podziękowania należą się również naszemu rodakowi, ojcu Stanisławowi, który co roku znajduje czas na to, aby tradycyjnie poprowadzić na naszą uroczystość fatimską. Dziękuję w sposób szczególny również wszystkim tak licznie zgromadzonym wokół naszego tutaj ołtarza, wieczornika. To jest naprawdę wyraz waszej wiary. Polecajcie Matce Bożej Fatimskiej wasze życie, a ona, najlepsza Matka, zaradzi wszystkim naszym potrzebom. Życzę wam Boże. Przyjmijmy błogosławieństwo końcowe. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.